Siemanko, jestem Lucek, a to jest driver San Francisco. Moi drodzy, dzisiaj kupię Astona Martina Rapid. Mam tutaj jeszcze V12 Vantage, ale chciałbym sprawdzić tego Rapida. On ma większą siłę niż Vantage, jest wolniejszy niż Vantage. Ma 4 drzwi, jeśli nie liczyć tych z tyłu, bo te z tyłu to razem 5 drzwi sobie jest. Zobaczmy, jak to jeździ. Jestem ciekawy, jak wygląda z tyłu ten Aston, bo wiem, jak wygląda Vantage bardzo dobrze. Ale ten? Yo. Bardzo podobnie. A środek? Chwileczkę, kamera. O, właśnie. Wiecie, co mi się podoba w Astonach? Nie wiem, jak wam to pokazać. Chodzi mi o ten środek, deskę rozdzielczą. W Astonach zawsze ona wygląda jak skocznia narciarska, jest taka wydłużona. Możemy tam położyć sobie niemal rękę. Możemy to traktować nawet jako poduszkę. Jakie zegary fajne ma. Uuuuj. Prawie pełny bak. To nie jest zbyt dobrze, samochód dzięki temu, znaczy przez to, dużo waży. Ale wow. Czarny Aston Martin Rapid wygląda bardzo ładnie. Jak widzicie, mam tutaj, wiecie co, wydaje mi się, że niezbyt dużo miejsca mieliby pasażerowie z tyłu. Zobaczcie, jak te siedzenia są blisko siedzeń z przodu, tych przednich. Więc podejrzewam, że gdybym ja tam usiadł, to bym miał kolana przy brodzie. Więc nie wiem, czy jest sens budować taki samochód, który właściwie ma sylwetkę sportową, aby na siłę robić z niego samochód rodzinny, chociażby, tak? Ale jak to jeździ? O, oh man, zapomniałem, że tu się tak nitra nie używa. Tu się używa nitra tak. Gałka do góry, po prostu. Ta sama gałka, którą skręcamy, to tą samą gałką robimy sobie nitro. Wow, tu jakiś Hummer H2, czy nawet H3, H2 chyba. Okej. Okay. Mykuś. Wow! No dobra, ale weźmy sobie, zróbmy może tym jakieś wyzwanie. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiedziałem, że jest taka mapka. O, to ciekawe. Dobra. Tak. Zróbmy sobie może jakąś fajną misję, wyścig albo cokolwiek, żeby było miło. Tu mamy jakieś coś, jakiś wyczyn bodajże. Sprawdzimy tego Astona Martina. Odblokowuje Alfa Romeo. 50 tysięcy, czujecie, panie? Ciekawe, co to jest. Dojedź do celu i utrzymaj ten. O, to jest dobre, to jest dobre. Musimy po prostu hardkorowo jeździć i dojechać do celu. Co to za głupia kamera? Ja chcę tą. Okej. What the? O, no, nawet fajnie. Puszczam gaz i ten Aston od razu łapie przyczepność. To jest ciekawe. Co to za Mustang? To jest ten model 07-09. Bardzo lubię właśnie ten model. Audi Q7. Tak, tak. Tutaj mamy Albart. XKR. Charger. Taksówkarz. Ford Crown Victoria. Chevrolet CTS. Tiros! Jest! Ależ to pięknie zrobiłem. Musimy utrzymać zajebiaszczy tętno. Dobra, i teraz przyspieszamy. Pod prąd. Ja to na czas mam jechać. O, niedobrze. Zobaczymy, ile to cacko wyciągnie. No, nie więcej jak 320, co już niestety wiemy. Sztucznie. Mamy tutaj, po prostu we wszystkich samochodach mamy ograniczenie komputerowe, czy no, właściwie komputerowe, można powiedzieć. Do 320 km na godzinę. Aston Martin Rapid jedzie, no ledwo co, z górki jedzie 300 km na godzinę. Czy to jest dobry wynik? Wiecie co, jak na samochód z czterema miejscami dla pasażera, w ogóle dla czterema miejscami, to jest nawet całkiem dobrze. Oh yeah! Jo, widzieliście to? Jo, pierdziel! To było dobre, to mi się podoba. Co to tu pojechało? Pięknie! 50 tysięcy kredytów samochód się ładnie nam spłacił. To pojedźmy sobie może jeszcze jakieś co. Wiecie, co to jest?
ta alfa zajebiaszczo się nią driftuje. Już kiedyś ją złapałem w jeździe dowolny i ten samochód naprawdę robi robotę. Gdzie jest ta alfa? Jest tu. 80 tysięcy bierzemy. Ona może nie każdemu się spodoba, ale wow. Okej. Okay. Zobacz. O właśnie, tak, to jest ten model. Tym się zajebiaszczo driftuje. To jest chyba najlepszy samochód do driftu w tej grze. Nawet wersje driftowe nie są tak zajebiaszcze do driftu jak właśnie ta Alfa. I to jest bardzo rzadki samochód w tej grze. W sensie trudno go spotkać na ulicach, naprawdę. Wow, pełna kontrola. Jak zajebiaszczo. On może nie robić takie fajne, długie, w pełni kontrolowane drifty. Co uwielbiam po prostu. Nie jest to szybkie auto. Może, tak mi się wydaje, że to nie jest szybkie auto. Teraz zobaczymy, ile osiągnie, ale chcę nią jeszcze trochę podliftować. Wow, to jest wspaniały klasyk. Chciałbym kiedyś takim klasycznym samochodem się przejechać właśnie w stylu tej Alfy. No bo już nie marzę nawet, aby wsiąść za stery tego modelu. To jest chyba poza zasięgiem ludzkich możliwości. Ale to by była fajna sprawa, fajne przeżycie dla takiego maniaka motoryzacji. Znaczy mnie w samochodach ogólnie najbardziej jara wygląd nadwozia. Jeśli samochód wygląda sexy, to mnie po prostu kupił. Albo jeśli ma dużo takich elementów męskich, jak na przykład samochody Audi. Które, albo BMW. BMW niespecjalnie. BMW ogólnie mi się źle kojarzą. Kojarzą mi się z takimi wieśniakami. Dlatego nie lubię tej marki. Z takim szpanerskim jeżdżeniem i tak dalej. Ale. Mają taki też dosyć męski wygląd. Co chyba każdy facet lubi. Dobrze, a wiecie co? Chodźmy sobie zrobić jakieś wyzwanie tym wozem. Tu mamy coś ciekawego. Ile to nam da kasiora? Chyba mało, bo to jest 35 tysięcy! Karmion Hydra Max 505. Co to? Nie mam pojęcia. Lecimy, zobaczymy. O, ugaś palące się cysterny. Dobra, już chcę jechać. Fajnie brzmi ten samochód. Aha, ej, o. Te. Musimy jechać strażą pożarną. Jak się tym strzela? Chyba sam będzie strzelał, tak myślę, ten... No to ciekawe akurat. No gaś. O, okej, sam strzela. Ugaszone czy nie? Okej. Lecimy dalej. Ugaszono pożar. Tu się chyba będzie... Tu chyba będzie... O. Przejmij wóz strażacki. Where? Tutaj. Okej. Dziwna misja w sumie. Chciałbym pojeździć tą Alfą jeszcze. W jakimś wyścigu, powiedzmy. 900 metrów stąd mamy coś. Wow, a co to za jakiś... A! To ten Dodge był... po prostu taki rodzinny van, można powiedzieć. Wow, ale nie jeździłem nigdy tym samochodem. Ale tak myślałem, że to będzie coś... coś pożarowego. Tam było coś z ogniem czy z wodą w nazwie tego wozu. Wow, a tu mamy jakiegoś tego, strażaka w środku. Jest taki nowoczesny fire extinguisher. Zobaczcie, jak można tu mocno koła skręcić. O Boże! I co teraz? Teraz tu. Okej. I znowu, o, za nami? Okej. Okay. A, bo tu kilka cystern jest. Jakie ładne Audi. O, 370 jedzie. Pięknie. Temperatura. Aha, tutaj nam temperatury rosną, więc jak chyba dojdzie do zenitu, może być problem. Właśnie zdaje się, że ugasiłem cysternę z najniższą temperaturą. Nie wiem, czy się uda dojechać do tej. O, a co to? Nie ugasiłem jeszcze? Jakim cudem? Zabrakło wody. Aha, dobra, okej. No to chodź jeszcze tacy. O kurde, tamto już się sporo. No jedź, rzeszman!
Okej. Dobra. Lecimy. Już jestem na miejscu. Gaś. Świetnie. W ogóle dziwna misja, co nie? No to jest driver San Francisco. Tutaj wszystko powinno opierać się na samochodach. Macie rację. Oj, zabrakło wody. Ale. Dziwne, że ta cysterna się nie zatrzyma i po prostu nie poczeka, aż dojedzie do niewództwa. Rzadki tylko po prostu sobie jedzie. I okej. I co jeszcze? Mamy coś do zrobienia, czy to już koniec? No to odblokowaliśmy sobie wóz strażacki. Tylko nie będę mógł chyba używać go, wiecie, żeby gasić nim pożary, jak to było na przykład w GTA, chyba w czwórce mogliśmy, albo w San Andreas nawet można było wozem strażackim przewracać ludzi. Tutaj chyba taka opcja nie będzie miała miejsca. Korweta ZR1 policyjna, tego to jeszcze nie widziałem. Tu mamy Q7 znowu. O, wyskoczymy sobie. Pyk. Dobra, to co, kupujemy nowe auto i sprawdzimy nowe auto w wyzwaniu. Nie wiem jeszcze jakie. Nie mam dużo tej gotówki, czy można powiedzieć kredytów. Trochę jest, ale nie za wiele. Kupimy sobie może coś taniego. Sprawdzimy. Audi R8 mam. Biorę. Czekajcie, czy to jest te Audi Quattro? To jest te Audi Quattro przygotowane na rajdy. Ciekawe. To Audi Quattro. Tak, dobrze myślę. Tak jest. Ciekawe, tylko że zostało one też skrócone, tak mi się wydaje. Albo to jest inne Audi Quattro, niż ja myślę. Wow. Zajebiasz to brzmi. Ale jaki wygląd, taki... Ach, jak na te stare czasy. Stare rajdowe wozy. Zajebiasz się. No to powinno być... Powinno to być dobre na rajdy. Fajnie to brzmi. Wow. O, tu mamy jakieś wyzwanie po drodze. Ja nie wiem, czy ja już je robiłem, czy jeszcze nie. Nie. Nie robiłem, no to sobie do niego podjedziemy. Tu mamy napęd na 4 koła oczywiście, bo to jest Audi Quattro. Quattro, po prostu. Ciekawe, co to będzie. Wyczyn. Chevrolet Camaro Z28. Wiecie, co to, które to jest Camaro? To jest bardzo stare Camaro, które przypomina z wyglądu, jeśli dobrze myślę, Chevroleta... Chevrolet... Jak on się nazywał? O kurczę, patrzcie, wyleciało mi z głowy. Nie El Camino. Tylko jest taki inny Chevrolet jeszcze. O. Kurde. Patrzcie, że zapomniałem. No jak mogłem zapomnieć tej nazwy? Kurde. No dobra, ale jeszcze można porównać do innego wozu. Jeśli chodzi o całą bryłę, to mógłbym porównać do... Wow, widzieliście, jak to zrobiłem? Liany. Zaraz znajdziemy, może tu po drodze będzie taki... To jest klasyczny samochód, on jest stary. I on... No kurde, nawet nie potrafię sobie przypomnieć żadnego auta, które by tak wyglądało całkiem podobnie. To jest nadwozie coupé. Z tyłu ma takie stare... Stary typ nadwozia coupé, jak... O Boże, no nie mogę sobie... O, dobra, inaczej. W GTA, w jakimkolwiek GTA kojarzycie model Sabre? To jest właśnie... Czy Sebri? Sibri? Jakoś tak się to czyta. To jest właśnie ten model. Oh yeah! Chodzi mi o całą bryłę samochodu. Bardzo podobne do tego. Okej. Okay. Jak się jeździ tym samochodem? Właśnie to jest fajne w driverze, że niby wszystkie samochody driftują tak samo, ale jak mamy tutaj napęd quattro,
to też samochód jest taki nadsterowny przy driftach. W sensie jak skręcimy lekko, kontrując w lewo, jak jedziemy driftem w prawo, to nagle samochód zaczyna się tak dziwnie bujać i to myślę, że jest fajna sprawa. Chociaż ogólnie wszystkim... O, widzicie? Teraz mnie tak wyrzuciło w inną stronę. Chociaż ogólnie wszystkimi samochodami driftuje się tutaj fajnie. No, może tymi przednionapędowcami jest gorzej, szczególnie słabymi, jak ta Alfa, którą mamy na początku gry. O, no to nie było miłe. O. Także sporo samochodów. Ja tu właściwie większość samochodów mam w tej grze nie kupionych, nie przetestowanych, niż przetestowanych. O, widzieliście to? Zajebioza. Oh yeah. Ciekawy ten samochód jest. O, ale mam mało kasy. O Boż. Co ja teraz nic nie kupię. Lipa. A to nie jest to Camaro, o którym myślałem. Wow. To jest inne Camaro. O, ja myślałem, że to jest może... Momencik, gdzie jest Chevrolet? To my odblokowaliśmy tego... Jakie tanie, słuchajcie. A ja myślałem... Nie wiem, czy tu jest. No nie to. O właśnie, chodziło mi o Chevela. Kurde. Chevela mi chodziło. Ale był jeszcze chyba inny Chevrolet, który mi się właśnie kojarzył z tym. Camaro Z28. A jeszcze przetestuję, zobaczę na chwilę, jak się tym jeździ. O! Dobra. Pojazdy, jeszcze raz. Nie kupiłem go, czy jak? Tak, chcę go wybrać. I zobaczmy. Ale 10... Bardzo tani samochód. O. Zajebiście brzmi. Wow. Jak w środku wygląda? O kurde. Ale wypierd. Wow. Dobra, moi drodzy, będziemy sobie jeszcze patrzeć te różne samochody w Drivers San Francisco w późniejszych odcinkach. A na tą chwilę bardzo wam dziękuję za... Wow, tu jeszcze silnik się tak fajnie... Teraz zobaczymy. A na tą chwilę bardzo wam dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.